Nasze sprawy. Witam Państwa. Mój gość, burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkodlarek. Witam Pana, witam Państwa. Końcówka roku bardzo intensywna, panie burmistrzu, w związku z tym dziękuję, że kolejny raz możemy się spotkać. I szanowni Państwo, porozmawiajmy o najważniejszym dokumencie na 2018 rok, jakim jest projekt budżetu gminy Łask. Proszę mi powiedzieć, jak kształtują się przychody i wydatki. Budżet, który jest zaplanowany, który jest przedstawiony zarówno Radzie Miejskiej, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, no jest to kwota nieporównywalna z wcześniejszymi. Dotychczas takich budżetów nie było. Tutaj też trzeba, proszę Państwa, bardzo mocno podkreślić, że budżety gmin zostały mocno podwyższone w wyniku 500+. Tylko w naszej gminie wypłacanych jest ponad 17 milionów złotych. To idzie przez budżet gminy, ale oczywiście są to w całości pieniądze przekazywane przez państwo. Dochody na rok przyszły zaplanowane są w kwocie 102 902 tysiące złotych, natomiast wydatki 109 038 tysięcy złotych. Oczywiście różnicę chcemy pokryć kredytami, przy czym trzeba podkreślić, że na przykład na ten rok pożyczek i kredytów zaplanowane mieliśmy 10 milionów. Jak do tej pory, a mamy grudzień zapasem, tylko pożyczki wzięliśmy i je musieliśmy wziąć, bo wtedy uzyskujemy także dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest takie jakby naczynia połączone. Natomiast do tej pory żadnych kredytów nie braliśmy. Weźmiemy, ale na pewno nie weźmiemy nawet połowy tego, co było wstępnie zaplanowane, ponieważ dochody w innych pozycjach wzrosły i nie było to konieczne. Zatem, proszę Państwa, co na te dochody może się składa? Może zapytam najpierw o wydatki, bo wydaje mi się, że akurat mieszkańców ta część najbardziej interesuje, bo z wydatkami wiążą się również inwestycje, ale zapytajmy się o te największe pozycje. Proszę Państwa, więc jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, to łącznie zaplanowaliśmy kwotę 21,5 miliona złotych, czyli to dochodzi niemal 20% całości budżetu. Pamiętajmy, że ten budżet, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, mocno został zawyżony, także dochody, bo 500+ to jest w naszej gminie ponad 17 milionów złotych. A zatem, gdyby odjąć 500+, to ta kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne byłaby zdecydowanie ponad 20% całości budżetu. Największe pozycje, jeśli chodzi o wydatki, stanowi oświata. W naszej gminie jest to kwota niemal 31 milionów złotych. Mamy tutaj oczywiście szkoły, przedszkola oraz inne formy edukacyjnej opieki wychowawczej. To jest pierwsza pozycja, największa. Drugą, bardzo niewiele mniejszą pozycją, bo 30 milionów, właściwie 30,5 miliona złotych, to jest pomoc społeczna oraz rodzina i tutaj wchodzi to 500+. Kolejną pozycją to jest administracja publiczna, jest to 9 milionów złotych, przy czym tutaj musimy także brać pod uwagę, że są tak zwane zadania zlecone, które są finansowane przez budżet państwa. Bo trzeba od razu może powiedzieć, że taką bardzo dużą kwotą, którą gmina otrzymuje, jeżeli chodzi o dochody i wydatki, to jest co do grosza zaplanowane jako dochody i wydatki zrównoważone, czyli pozostające w takiej samej kwocie, to jest 26 107 000 zł. Co to są te zadania zlecone? Otóż wiadomo, że najbliżej mieszkańca jest władza gminna. Ponieważ administracji rządowej na tym poziomie nie ma, a pewne zadania, chociażby dowody osobiste, przepraszam, muszą być wykonywane, w związku z czym państwo zleca wykonanie tych zadań gminie, gmina zleca, gmina to wykonuje, państwo daje na wykonanie tych zadań pieniądze. Powtarzam, jest to w naszej gminie ponad 26 milionów złotych. Kolejną, proszę Państwa, pozycją to jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zieleń, sprzątanie, oświetlenie, gospodarka odpadami, niemal 7,5 miliona złotych.
kolejną pozycją, piątą, jeżeli chodzi o wielkość wydatków, to jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. To są dotacje dla instytucji kultury, utrzymanie także świetlic i domów ludowych. Co braliście pod uwagę, planując budżet w roku na rok 2018? Co dla Was było priorytetowe i co uda się za te pieniądze, którymi będziecie dysponowali, uda się zrobić? Kiedy kandydowaliśmy 3 lata temu do odpowiednich władz samorządu, mam na myśli bezpartyjne porozumienie samorządowe, z którego się wywodzę, stawialiśmy na budowę dróg. Mamy w tym zakresie ogromne potrzeby, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Ale to sporo zrobiliście. Tak, no w tym roku myślę, że jakby to wszystko podsumował, to jest co najmniej 7 km nawierzchni asfaltowych, a zatem tej nawierzchni najwyższej jakości. A dość porównać, że jak tutaj niektórzy pracownicy twierdzą, którzy pracują już wiele lat, że były takie kadencje, że kilometra dróg nie wykonano. Ale generalnie stawialiśmy na drogi i taką dużą pozycją jest remont szkoły w Bałuczu, szkoły podstawowej. Jest to ostatnia szkoła publiczna, której budynek nie był do tej pory wyremontowany, nie przeszedł takiego naprawdę kapitalnego remontu. Ten remont trwa, jest zaplanowany na ten rok i na przyszły rok. Daje to kwotę około 3 milionów złotych, ta inwestycja, ale oczywiście tutaj mamy także znaczące dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ to jest także termomodernizacja. Mamy zaplanowane pieniądze na projekty około 20 dróg, bo wiadomo, że projekt techniczny musi być sporządzony, żeby drogę można było budować. Po sporządzeniu projektu uzyskujemy pozwolenie na budowę i to pozwolenie jest ważne przez 3 lata. W tym czasie musimy inwestycje rozpocząć, bo inaczej traci ono ważność. Zacznę od takich nie największych pozycji, ale od kanalizacji sanitarnej. Planujemy kontynuować, rozpoczęto w tym roku kanalizację Gorczyna. Przewidziane jest 500 000 zł na to zadanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 240 000 zł. 400 000 planujemy na budowę drogi gminnej w Borszewicach. Tutaj muszę powiedzieć, że mieszkańcy postąpili cwanie. Otóż bardzo często w naszej gminie, no, jeśli chodzi o drogi, jest totalny bałagan. Te drogi od dziesiątków lat są zbyt wąskie. Dzisiaj są wymagania, droga generalnie gminna 10-12 metrów, pas drogowy. I tam nie moglibyśmy tej drogi wybudować. Trzeba byłoby część za odszkodowaniem przejąć nieruchomości prywatnych, żeby odpowiedniej szerokości pas zabezpieczyć. Mieszkańcy przyszli, mówią, my damy to gratis, gmina poniesie koszty podziałów geodezyjnych i aktów notarialnych, ale my nie chcemy odszkodowania. Ale warunek jeden. Robicie to w 2018 roku. No, wyboru nie było. Po co dodawać kilkadziesiąt tysięcy, a może powyżej 100 za odszkodowanie, jeżeli to zrobimy szybciej, a i tak te drogi staramy się robić, będzie taniej. Ale można się dogadać, wniosek tak, z tego. Można się dogadać. Podobnie jeśli chodzi o ulicę Tylną. Tam powstała taka inicjatywa, że mieszkańcy postanowili sfinansować, mieszkańcy firmy, bo tam jest kilka firm zlokalizowanych przy ulicy Tylnej, postanowili sfinansować projekt techniczny i mówią, że przekażą nam ten projekt techniczny, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych gratis, o ile droga będzie wykonana w roku przyszłym. No też trzeba było przyjąć tą ofertę i przeznaczyć pieniądze, o tym powiem za chwileczkę, w jakiej wysokości. Kolejna droga o znaczącej kwocie to jest 650 tysięcy na Kopyś. Jest to zadanie dwuletnie, w tym roku ona już jest zbudowana, ale zakończenie planowane jest na początku roku przyszłego. Panie burmistrzu, obawiam się, że nam może czasu zabraknie, ja bo widzę, że tych pozycji dróg... Nie, ja pomijam. Jakby pan był tak uprzejmy wymienić miejscowości, żeby uspokoić chociaż mieszkańców, że tam na pewno będziecie Czyli bez kwot. Inwestowali. Rozumiem. Bardzo proszę. Świetnie. Jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć o Zielęcicach. Jakoś tak wyniknęło, że naprawdę jeśli chodzi o drogi, te Zielęcice są zaniedbane. Zapewniłem panią sołtys już od początku tego roku, że na pewno w roku przyszłym jakiś znaczący odcinek wybudujemy. Zielęcice to był absolutny priorytet, dlatego że tam, jasno to mówię,
I od czasu, jak jestem burmistrzem, żaden fragment drogi nie został wybudowany. I ważną pozycją, wysoką, to jest ulica Łąkowa, no, centrum miasta. Tutaj także mieszkańcy od lat walczyli. Mamy ulicę Kopernika do zrobienia, to jest kolumna. Kolumna, proszę Państwa, jednocześnie jak jesteśmy przy kolumnie, tam chcemy także na dwa odcinki dróg, między innymi tutaj ulica Łączna, wykonać projekty techniczne w roku przyszłym, żeby w kolejnym roku można te drogi wykonać, wybudować. Chodzi mianowicie o dobre skomunikowanie przedszkola, które jest dużym przedszkolem. Można założyć, że codziennie rano i po południu około 100 samochodów tam dojeżdża, więc chcemy ułatwić to komunikowanie. Dalej ulica Przemysłowa. To jest duża wartość. No tutaj jedna z pań radnych od lat walczyła o to. Rzeczywiście tutaj jest zlokalizowanych kilka naprawdę dużych firm płacących znaczne podatki i ta ulica powinna wreszcie być wykonana. Zastanawialiśmy się, czy w cyklu dwuletnim. Zdecydowaliśmy, że zrobimy to w ciągu roku, bo jeżeli się robi w ciągu dwóch lat, to te koszty się powiększają. Tam problem z odprowadzeniem wody, długotrwało projektowanie, musieliśmy wykupić część prywatnych gruntów, żeby było gdzie deszczówkę odprowadzić, bo wiadomo, jeżeli się buduje drogę, to trzeba także kompleksowo wybudować odwodnienie, żeby ona nie była zalewana. W Okupie także jest droga zaplanowana, ulica Kwiatowa. Wielką pozycją jest modernizacja transportu. O tym mówiliśmy wiele razy. Jesteśmy jedną z trzech gmin, które pozyskały pieniądze na transport publiczny i w przyszłym roku mamy ponad 4 miliony środków zewnętrznych na to zadanie. Poza tym przeznaczamy także około 1 700 000 środków własnych. Dalej, proszę Państwa, o modernizacji szkoły w Bałczu mówiłem. Warto także zatrzymać się na środowiskowym domu samopomocy. W przyszłym roku, podobnie jak w latach i w roku obecnym i w latach minionych, pierwotnie zaplanowano nam niewielką kwotę, bo tylko 200 tysięcy złotych. Podobnie było w tym roku, ale w ciągu roku udało nam się dodatkowo pozyskać 700 tysięcy złotych, także w tej chwili realizujemy, bo te pieniądze niestety przyszły dość późno. Inwestycja jest szybko realizowana, tak żeby te 900 tysięcy wykorzystać, bo do połowy grudnia musimy przedstawić wojewodzie rozliczenie tej inwestycji. Ostatnio mówi się dużo o geotermii w Łasku. Może się rodzić bardzo, bardzo logiczne pytanie, dlaczego dopiero teraz? Ano dlatego, że my mamy opracowany taki plan gospodarki niskoemisyjnej i z map, które tam w tym dokumencie są, wynikało, że my jesteśmy w czwartej grupie czy kategorii obszarów województwa, jeżeli chodzi o wody geotermiczne. Oczywiście, jak patrzymy na wiszącą mapę, czyli północ na górze, Poddębice, Uniejów, tam są najlepsze warunki, nieco niżej, gorsze. I tak w dół wschodzi do południa. My jesteśmy w czwartej kategorii. Według tej mapy najsłabiej wyglądają powiaty, to jest piąta kategoria, powiaty z południa województwa, czyli Pajęczański i Wieluński. Tam jest najsłabiej. Ale zjawili się w tym roku przedstawiciele dwóch uczelni wojskowych, którzy mówią, że oni mają dane, że tutaj są bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o wody geotermalne. I warto spróbować. Postaliśmy do tego przystąpić. To jest, proszę Państwa, ogromny koszt. Wykonanie otwiertu kosztuje 10 milionów złotych. I te pieniądze w 100%, mam nadzieję, że złożymy w przyszłym roku wniosek, są przeznaczone pieniądze na dokonanie odpowiednich opracowań. I pierwszy odwiert w całości finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Ktoś powie, zmarnowanie pieniędzy. Nie. Bo poza tym, że przy korzystnych warunkach te wody geotermalne będą eksploatowane, to państwo uzyskuje przekrój na 3 km. Konkretne badania geologiczne. Tak jest, konkretne badania geologiczne, więc nie można powiedzieć, że są to pieniądze zmarnowane. Tak naprawdę dopiero po wykonaniu tego otwiertu można będzie jednoznacznie powiedzieć, co tam jest. Ale jest to duża szansa dla naszego miasta. Kolejne zadanie, o którym chciałbym powiedzieć, o którym także 3 lata temu mówiliśmy dużo, a które nie zostało wykonane, to są siłownie na powietrzu. Minimum 5, może nawet 6 siłowni, przy czym jedną z własnych środków byśmy dołożyli. To się dlatego tak w czasie przeciąga, że tutaj
chcemy pozyskać pieniądze poprzez lokalną grupę działania Dolina Rzeki Grabi. Nie z naszej winy, to wszystko się bardzo opóźniało, ale mamy nadzieję, że w tym roku już te pieniądze zostaną pozyskane, bo proszę Państwa, zawsze wychodzę z założenia, jeżeli coś możemy wykonać za pieniądze zewnętrzne, lepiej rok czy dwa poczekać, bo ciągle tych pieniędzy na inwestycje mamy za mało, poczekać, wykonać przy dofinansowaniu zewnętrznym, a te zaoszczędzone pieniądze oczywiście przeznaczyć na inne zadania. I ostatnia tutaj też niewielka rzecz, ale ważna. Uważam, że mamy pięknie urządzony, odnowiony. Oczywiście to są w większości środki zewnętrzne, nasz park miejski i chcemy także z prawdziwego zdarzenia plac zabaw tam urządzić. Teraz porozmawiajmy, panie burmistrzu, o tej części, wydaje mi się, bardzo ważnej. Mówię tutaj o dochodach. Najwyższą pozycją, jeżeli chodzi o dochody w naszej gminie, to jest właśnie wspomniany PIT, ponad 22 miliony. Kolejną pozycją to jest subwencja, ponieważ gmina wykonuje odpowiednie zadania. Państwo wiedzą, powyżej gimnazjów to powiat wykonuje. Chociaż my tutaj mamy przecież także liceum w Kolumnie, które tak naprawdę to jest zadanie powiatu, ale wiele lat temu zostało utworzone, ono funkcjonuje i także my to finansujemy. Wspierać. Tak, no nie wspieramy, finansujemy w całości, bo wspieranie to jest za mało powiedziane. Tak. I drugą pozycją jest właśnie subwencja oświatowa, która wynosi 18 milionów 16 tysięcy złotych. Tam mówiliśmy ponad 30 milionów oświata, zatem tą resztę pokrywa gmina z własnych dochodów. Trzecią pozycją to jest, proszę Państwa, podatek od nieruchomości, zarówno od osób prawnych, jak i osób fizycznych. Jest to ponad 12 milionów złotych. Następną pozycją to są subwencje, tak zwana wyrównawcza i równoważąca, która tutaj to się oblicza, biorąc za podstawę dochody własne gmin. I tutaj tych subwencji wyrównawczej i równoważącej otrzymujemy 4 miliony złotych. I piąta pozycja to jest podatek od czynności cywilnoprawnych, 931 tysięcy złotych. No i to są takie najwyższe pozycje, jest oczywiście cały szereg jeszcze innych podatków, podatek rolny, leśny, od środków transportowych, ale to są stosunkowo nieduże pozycje, biorąc całość budżetu, bo one nie przekraczają miliona. Na ogół to są albo dziesiątki tysięcy złotych, albo setki, w granicach pół miliona złotych. Reasumując, to daje kwotę ponad 102 milionów. Tak, ponad, tak. 102 ponad milionów złotych. Na podstawie tych słów, które tutaj w tej chwili padły z Pana strony, domniemam i taki wniosek wyciągam główny, że sytuacja budżetowa miasta w tej chwili i gminy jest dobra. Tak, jest dobra, ale to nie znaczy, że szastami pieniędzmi, bo często ktoś, no słuchaj, przecież sam mówisz, że jest sporo pieniędzy, że sytuacja finansowa nie jest zła, to daj na to pieniądze. Ja mówię, nie kochany czy kochana, są rzeczy w mojej ocenie pilniejsze. Autorem projektu budżetu jest wójt, burmistrz, prezydent. W naszym wypadku oczywiście burmistrz. Oczywiście nie opracowuję tego sam, chociaż tak naprawdę o niemal, no przynajmniej tych pozycjach, które są zależne od woli decydenta, to one są wszystkie ustalane ze mną. To spina pani skarbnik przy pomocy także swoich służb i my staramy się, żeby te wydatki bieżące były jak najniższe, bo dzięki temu możemy więcej przeznaczyć na inwestycje, a to jest bardzo ważne. Zanim postawię kropkę na tą część rozmowy, jeszcze raz zapytam tytułem podsumowania. Strona wydatków i dochodów. Tak, jak to wygląda? Podsumowując, proszę Państwa, tę część rozmowy. Dochody 102 miliony 902 tysiące 556 zł 84 grosze. Wydatki 109 milionów 38 tysięcy 642 zł 48 groszy. I miejmy nadzieję, że po stronie dochodów jeszcze życie zweryfikuje budżet na waszą korzyść. Też taką nadzieję mam, że będą jakieś, bo będzie można przy okazji jeszcze zrealizować rzeczy, które są w tej chwili może jeszcze nie ujęte w tym budżecie. Panie burmistrzu, bardzo dużo mówiliśmy tutaj o inwestycjach drogowych, o kanalizacjach i wielu, wielu przedsięwzięciach dookoła oświaty.
Ale rozmawialiśmy prywatnie nawet na temat tej części rekreacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej. Czy coś w tej kwestii się zadzieje dla mieszkańców? Mówię tutaj konkretnie o terenach, nad którymi będzie można odpocząć, poleżeć, popływać. Mieszkańcy często mnie o to pytają, czasami z takim zawodem, że przecież zbiornik Zajączek miał być wybudowany, a ciągle go nie ma. Niestety, proszę Państwa, są to sprawy skomplikowane, czasochłonne. Na przykład przez cały rok trzeba było badać przepływ wody, żeby określić wielkość tego zbiornika. Chcę Państwa zapewnić, że nie zapomnieliśmy o tym, czego najlepszym dowodem są kolejne pieniądze pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na badania dotyczące budowy zbiornika. Jest to kwota 196 tysięcy złotych, jak wspomniałem, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Niestety to się w czasie przeciąga. W tej kadencji on nie będzie wybudowany, to już jest oczywiste. Niemniej jednak co roku przeznaczamy odpowiednie kwoty konieczne na przeprowadzenie badań. Ważne były na przykład przepływy wody. Cały rok trzeba, firma i to specjaliści badali ilość przepływającej wody po to, żeby ten zbiornik nie był za wielki, żeby on się sam oczyszczał, dlatego że często widzimy w wielu zbiornikach budowanych wcześniej sinice. No i coś to za przyjemność dla ludzi, być którzy nad wodą, chcą zażywać korzystać, rekreacji, tak jest. Natomiast chcemy to tak zrobić, żeby on się w jak największym stopniu sam oczyszczał. Żeby kończyć ten program, Szanowni Państwo, jakoś optymistycznie, jeszcze Panie Burmistrzu kilka słów na temat kiermaszu świątecznego, który rusza w Łasku 10 grudnia. Wiem, że również przygotowaliście jakąś niespodziankę dla mieszkańców, że troszeczkę w tym okresie przedświątecznym będzie również przyjemniej pospacerować i zobaczyć coś fajnego, coś dla oka, co rzeczywiście wywoła uśmiech na twarzy nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Bardzo pięknie Pan to określił, bo wiadomo, w okresie Bożego Narodzenia są niespodzianki. No u nas tak całkowicie to niespodzianką nie będzie, ponieważ te ozdoby świąteczne, bożonarodzeniowe już wiszą w wielu miejscach. A coś nowego jeszcze przygotowaliście? Tak, chyba. Będzie taka duża, ładna moim zdaniem bombka o średnicy 4 metrów. Ona będzie stała w rynku, w środku będzie ławeczka i mam nadzieję, że wiele osób młodych i nie tylko, w każdym bądź razie wszyscy zakochani tam sobie będą zdjęcia robić. Kiedy będzie można spotkać się z Panem Burmistrzem jeszcze przed świętami na rynku i kiedy to symboliczne odpalenie świątecznych iluminacji nastąpi w mieście? To właśnie będzie w czasie tego festynu świątecznego 10 grudnia. W związku z tym na zakończenie programu pozwoli Pan, Panie Burmistrzu, że zaprosimy mieszkańców Łasku i nie i tylko. Gości. I gości, tak, którzy chętnie przyjadą, odwiedzą stoiska na kiermaszu. Dziękuję Panu za udział w programie. Szanowni Państwo, Państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że w tym roku jeszcze będzie okazja spotkać się z burmistrzem w programie Nasze Sprawy. Już teraz zapraszam. Dziękuję bardzo.